Jest to model GT 1544V, występujący nie tylko w silniku 1.6 HDI od koncernu PSA, ale także w Mini Cooperach, w części BMW. Także jest to model dość popularny, można powiedzieć. Tu jest część gorąca, gdzie wirnik napędzany jest przez siłę spalin. Tutaj jest część tłocząca, gdzie wirnik na wspólnej osi, obracając się, wytwarza ciśnienie, dając go na zewnątrz. Tutaj da się dostrzec łopatki wirnika, części tłoczącej, zimnej. Więc tak, uogólniając, tędy powietrze jest zaciągane, tłoczone jest tędy. Tędy spaliny wpadają do turbiny napędzając ją, tędy wylatują do tłumika. Co ważnego, jest to turbina z regulowaną geometrią. Tutaj w tym miejscu znajduje się takie cięgiełko, do którego przymocowany jest zawór wastegate. Także przez podanie podciśnienia tutaj na ten zawór ramię wydłuża się i skraca, przesterowując właśnie to cięgiełko, które z kolei przesuwa kierownicę, dzięki czemu osiągamy większą lub mniejszą energię kinetyczną spalin. No i zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj widzimy na zdjęciu wirnik części tłoczącej, czyli kompresorowej. Jest to dokładnie ten element zniszczony wcześniej już. Zgadza się? No właśnie. To wszystko nie wzięło się znikąd. To wzięło się właśnie z EGR-a. Poprzez puszczanie dodatkowych spalin do kolektora, później to wszystko pcha się z powietrzem i no, gdzieś musi zostać. I właśnie cały układ dolotowy tak właśnie wygląda. Niestety. Dziurą tutaj odpływa olej, który chłodzi i smaruje turbinę. Tą dziurą tutaj ten olej właśnie wpada. I też bardzo ważne jest w samochodach z turbosprężarkami, aby dbać o ciśnienie oleju. Jeśli tego ciśnienia oleju nie ma właściwego, to niestety, ale turbina nie da rady się chłodzić. I dalej tutaj. To są kierownice. Tutaj w tym miejscu znajdują się kierownice, które właśnie regulują przepływ tych spalin. A w drugiej części właśnie znajduje się taki element, który te kierownice przesterowuje. I to jest właśnie połączone z tym cięgnem, które jest poruszane przez zawór wastegate, tak? Czyli jakby to tak złożyć, to przesuwając się, przesuwa te całościowo te kierownice, bo one się poruszają wszystkie razem oczywiście, tak? Ten przepływ zostaje zawężony. Ale, no dla jasności, sam przepływ nie reguluje się tylko poruszeniem tego.
te kierownice regulują tutaj wewnątrz takimi zębatkami. O, tutaj jest kawałek jej. O, widać jak się porusza wewnątrz. No i chyba najważniejsza część, czyli wirnik turbiny. Tutaj mamy tą część kompresora, która pompuje powietrze. O, tutaj ta część, którą pchają spaliny. Mamy oś i tu leje ślizgową. Zobaczcie, ona też tutaj ma takie otworki, przez które turbina się chłodzi, ale też smaruje. I to wygląda mniej więcej o tak. Tutaj jest ta tuleja. Tu się kończy jedna część turbosprężarki. Później jest drugie koło. To wszystko oczywiście idealnie wyważone. Tutaj spada ten olej przez ten otwór. I spaliny tutaj napędzając tą stronę sprawiają, że obraca się drugi wirnik, ten, który pompuje powietrze. No i tak to działa. I właśnie kiedy turbosprężarka nie ma odpowiedniego smarowania, to ta tuleja się tutaj zaciera. I następuje na przykład ukręcenie wirnika, czy też pęknięcie bałka. No różne przypadki pewnie ci, którzy remontują turbosprężarki, wiedzą to najlepiej. Ja może nie do końca, ale tak to właśnie wygląda.